Witam ponownie w Dolinie Lodowego Wichru. Cóż, musimy znaleźć te kajdany tego kapłana Ilmatera. Prawdopodobnie mogą być one gdzieś tutaj w wieży. Lemur niewolnik. Zgoda. Wow, co to ma być? Gotów. Już się robi. Postul chory. Czego tu? Nie czepiać się, postule. Idź do prata postula, on lubi gadać. Gadać bez przerwy, on dziwny. Idź już. Ta. No proszę, ale to was wspaniała grupa poszukiwaczy przygód. Błyszczące zbroje, wielkie świecące miecze. Ach, i ten cudowny zapach świeżej krwi. Jak uroczo, proszę wejdźcie, zapraszam do mojej kochanej pracowni. Jesteś częścią tego zła, przygotuj się na śmierć. Ta. Gotowy. Teraz patrz, czekam na rozkaz natychmiast. Szpaladyn. Słucham. Oczywiście. Nie bawi się. To łatwe. Pół słowa. Nie ma sprawy. Zobaczę, co da się zrobić. Stałaby mu się ochrona przed złem. Co mogę w każdej chwili? No, dalej w porządku. Jestem zgoda. Rdzawe ostrze, powiadasz. No, nie będzie z tym dobra, problem. Dobra, smora, lemur, niewolnik. Wow, czemu bijesz miłotrzyka? Ty niedobry człowieku. Myślę, że mogę wykonać tą trudną robotę. Paladyn otrzymuje ciężkie rany, więc tarcza dla niego. No nie no, i ktoś się jeszcze rzucił. Nie, to dalej ten postul. Chory. Atakuje łotrzyka. Zdejmijcie go szybko. Oczywiście. Moje ciało nie może nadążyć za krwią, która je obsługuje. Tak lepiej. Jeszcze parę lemurów zostało. A może i nie. Dobra, uciekaj łotrzyku, uciekaj. Uciekaj, łotrzyku, uciekaj! Dobra. Czemu nie dostajemy żadnych punktów doświadczenia? Dlatego akurat dostaliśmy. A co my tu mamy? Jakiś korbacz? Zaraz się temu przyjrzymy. O, czyżby to był kolejny martwy kot? Tak, kolejny martwy kot do kolekcji. Tak, świetnie. A tymczasem przejrzmy jeszcze, co my tutaj mamy, jakiś korbacz. Korbacz postula, 1k8 plus 3. Prawdopodobieństwo zaraza, jad. Charyzma, minus 5 do charyzmy, ble. Krap. Mam nadzieję, że tutaj będą te kajdany. Kajdany wiernych, o tak. Dobra, jeszcze sprawdźmy, czy tu nie ma żadnych pułapek. To pewnie jakaś tandetna kolczuga plus jeden czy coś. Więc nie zamierzam tego nawet sprawdzać. Chyba. Ciało kobiety, ciało mężczyzny, jakaś mikstura. Pancerz wiary. Ne. Damy paladynowi, ale i tak ich pewnie tego nie użyję. Torba na mikstury, klucz do więzienia. Ale ja tu mam krapu. Tak. Zrozumiałem. Nie mam. Dobra, sobie... zobaczmy, czy coś jeszcze czego? Jest na wyższych zobaczmy. Poziomach. Zabójczy rycerze. Upiorny rycerz. Gotów. Z tymi trzeba uważać. Załatwione. Ta. Co? Obok przepraszam za krzyki, wieża obok straszy. Chcesz coś wiedzieć? Ty wrócić później, kiedy Stubok przyjdzie. On duży szef, on wie. Dobrze, spróbujemy go złapać później. W sumie... Czy chce nam się ich teraz ubijać? Jesteśmy w całkiem niezłej pozycji. Ja najpierw myślę, że cię zabiję.
Dobra. Sytuacje obronne. Co mam zrobić? Co trzeba zrobić? Przyspieszenie. Raz, szybko. Ty śpiewasz, dobra. No, dalej! Mieszczące amuse! Nie, łatwizna, goblizna. Kto rzucił czar? Ty. Rzuciłeś jedność obronna, dobra, to rzucaj dalej. Nie wiem, boska aura. Zgoda. No, a czegóż chcesz? Tutaj chyba się rzucili na łotrzyka. Chyba. Gotowości. Dobra, dobra, dobra. Co my tu jeszcze możemy zrobić? Możemy zalać ich strumieniem kwasu? Brzmi jak śmieszny pomysł. Spróbuję. Czekam na rozkaz. To wszystko, na co cię stać? Pomóż łotrzykowi tutaj. O, ładnie. Jakieś rozkazy? Zrobię to. Nie ma sprawy. Myślę, dobrze. Dobra, chyba powinno być dobrze. Nie zadziałało. Dobra, warto było spróbować. Moje ciało może w porządku. Idź do bitego rycerza. Siema! Wow! Kill steal, Darotku, jak możesz tak kill stealować biednemu? Łotrzykowi, dobra. Rzuć tutaj na niego leczenie, ran. Weźmiemy całe złoto. Dobra, nic więcej mi się nie chce brać. Życzenia? A więc potrzebujesz prawdziwego mistrza. Mnóstwo pułapek, powiadasz. Gotów. Proste. Nie udało się. Nie udało się. Nie udało się. To nie to, co chcę usłyszeć. Nie udało się. Tak. Spróbuj paladynie to otworzyć. Żadnych pułapek tu nie ma. Bełty. Tak, mam już mnóstwo bełtów. W sumie nic ciekawego. Tu jest jakieś przejście dalej, nie wiem. I tu przejście na górę. To wygląda na żelazną bramę, pokrywa jakaś purpurowa maź. Brama jest dobrze zabezpieczona, trzeba użyć klucza. Tutaj można przejść? Też trzeba użyć klucza. Jak widać, nie mamy żadnego klucza na razie. Dobra. To zejdziemy niżej. Pójdziemy poszukać tych łez całych. Właściwie nie pójdziemy poszukać, bo wiem dokładnie gdzie. Gdzie je zdobyć? Zrobione. Musimy się cofnąć, jak łatwo się domyślić, na poziom pierwszy. To będzie tędy. Fajnie, że jeszcze mamy przyspieszenie. Trochę nam przyspieszy te ruchy. No, już nie mamy przyspieszenia. Zrobione. Zejście na dół, zejście na dół. Gdzie to było? Nie, to było wejście na górę, tutaj. Tutaj, mości panowie, tutaj. Muzyka przynajmniej gra, jak fajnie. Dobra, idziemy tutaj. O, dobra. Siema, Jerry. Co tam ciebie słychać?
Ostatnio opowiadaliśmy o Bogu Ilmeterze. Czy jesteś jego wyznawcą? Tak, czemu pytasz? Poszukuję łez cierpienia się. Czy mógłbyś mi w tym pomóc? No, długo cierpiałem, uroniłem niejedną łzę. Chętnie jeszcze niejedną uronię, jeżeli w taki sposób pomogę wam wypełnić zadanie. Proszę, weźcie to i niech Ilmater was błogosławi. Dzięki, Ziech. Bywaj. My tu odpoczniemy. Jestem. Ponieważ przyda nam się odpoczynek. No to teraz do wieży kapłanów. Onward for great justice. Tędy, tędy. Tędy. Wieża kapłanów chyba była tutaj. Tak. Więc przejdźmy się tam. I dopełnijmy rytuału oczyszczenia. To powinno wkurzyć Izaira i Madae. Mam nadzieję przynajmniej, że tak będzie. Dobra, ale zanim to zrobimy... Moje wyczulone zmysły są do mały buff-up. Potrzebujesz mnie? Już. Może nam się to przydać. Rzuć jeszcze kamienną skórę. Gdzie ty masz kamienną skórę? Tutaj. Lepsza na niewidzialność. Wróć jeszcze raz kamienną skórę. Ty możesz w międzyczasie rzucić błogosławieństwo. Dobra. Chyba jesteśmy gotowi przeprowadzić ten rytuał oczyszczenia. Umieść przedmioty na piedestale. Przedmioty umieszczone na piedestale zaczynają lśnić łagodnym błękitem. Zacznij czytać na głos słowa rytuału uświęcenia Ilmatera z Księgi Ilmatera. Święcam ci swe cierpienie, Ilmaterze, gdyż szpony nieczystych i niesprawiedliwych porwały dusze słabych i skrzywdzonych. Stój! Wysłuchaj mnie, albo dusz zaznacz własnej śmiertelności! Kto tak twierdzi? Jestem panem ciemności, dowódcą zniszczenia jestem Jachtu Gzywiem i mam dla ciebie propozycję, Mario Van Kool. Nie wchodzę w układy z takim jak ty. Odejdź. Głupcze, zapłaci za swą bezczelność. Patrz, to ja jestem śmiercią. Dobra, wstawmy się może najpierw. Możesz nas przyspieszyć. Raz, dwa, trzy, szybko. Ty, wy wszyscy rzucajcie co macie. No, dalej. Uła. Zły Bożek sfokusował się na łuczyka. To będzie boleć. Nie mam sobie równy. Czy ty masz czasem zatrzymanie potwora? Nie masz. Ale możesz za to przywołać posiłki. Tak? Ty możesz, nie wiem, rzucić to wyładowanie łańcuchowe. Ty atakuj. Możesz nawet użyć zmaksymalizowanych ataków. Lemury. Nie wiem, bij w lemura. Trzeba coś zrobić jak należy.
Śmierć, kto umarł? Głowołup jakiś. Twój rozkaz naprzód. Co trzeba? Trzeba rzucać więcej czarów. Jak tu Xivim. Wow. Chyba on użył. Czekaj, łotrzyku. Możesz obrzucać tego swoimi. Czekam na rozkazy. Mario Van Kulo, ogłuszenie. Gdzie jest jak tu Xivim? Gdzie jest jak tu Xivim? A tu jest. O, średnie rany, nieźle. Gotowości? Dobra, teraz obrzucę go magicznymi pociskami. Śpiewaj. No nie, uciekaj. Bi. Ty możesz rzucić na siebie tarczę, kapłanie. Rój meteorów, o nie. Gotowe. Moje wyczulone. Spróbujemy go uciszyć. Chociaż pewnie to i tak się nie uda. Odporność na zaklęcie, świetnie. Dobra, chyba przerwaliśmy mu rzucanie. Zabierajmy się do roboty. Ła. Może jednak nie przerwaliśmy. Mam nadzieję, że kapłan nam nie padnie. Dobra, chyba czas najlepszy, żeby rzucić grupowe ozdrowienie. Co mogę dla ciebie zrobić? Tyle roboty. A tak mam. Mam nadzieję, że przynajmniej zdąży to rzucić kapłan, zanim padnie. O tak. O się nazywa. Świetne wyczucie czasu. Czekam na rozkazy. Twe życzenia? Gotów natychmiast. Baktoła twe. Dobrze. No, zobaczę, co da się zrobić. W czym mogę pomóc? Załatwię. Jesteś na skraju śmierci. Ładowanie łańcuchowe. O nie pozwólcie mu na to. Gotów. Gotowy. Łatwiej rozłupię cię na pół. Dobra, no i padł. To by było na tyle. Sporo złota dropnął. Oczy kata. Jakieś miecze. Tarcze. Inne duperele. Scimitar dusz plus 3. Ładne. Zimny ogień plus 3. Duża tarcza plus 1. W sumie, czekaj, jakiej ty masz broń używasz? Puszczacz plus 1. Nie. Krap. Ale to ma KP plus 3. Blech, nawet nie opłaca się brać. A to. Poznanie. Ma jakieś tam prenie. Nie wiem, nie chcę się nawet czytać. Ważne, że nie możemy tego rzucać. Dobra. Kontynuuj rytuał. Poświęcam ci swe cierpienie, materze, gdyż szpony nieczystych, niesprawiedliwych porwały dusze słabych i skrzywdzonych. Przynoszę ci łzy cierpienia, ponieważ łzy te naprawdę płyną z oczu pełnych boleści i pozbawionych nadziei. Przyniosę ci kajdany wiernych, gdyż wbrew nieczystej grozie, jaką muszą znieść cierpiący, moja wiara jest złączona z tobą. Na koniec przynoszę ci twój najświętszy symbol, gdyż to jest symbol nadziei, przez który cierpiący wiedzą, że ich cierpienia nigdy nie idą na marne. Bye bye, jachtu Xivim. See ya, sucker. No. Fajnie. Czy dostaliśmy jakąś wodę święconą? Chyba mieliśmy wziąć jakąś wodę święconą. Tak.
Chyba nie możemy. Przynajmniej nie wiem jak. Czego? Załatwię to. No cóż. Później się dowiem, jak zdobyć tą wodę święcową. I w następnym odcinku oczyścimy. Cóż, zabijemy te dwa nieśmiertelne demony. No właściwie oczyścimy większość z odciętej dłoni. Więc dziękuję wszystkim za uwagę i na razie.